Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhar, a to jest kolejny odcinek, w którym to bot będzie nam pomagał kogoś poderwać. Dzisiaj Willbot nam pomoże, to jest jakiś nowy bot. Zobaczymy, jak się sprawuje w sferze flirtowania. Witam. Witam cię. Dzisiaj pomożesz mi kogoś poderwać. Dobrze? No to co robimy? Podrywamy. Dobra, uznajmy, że się zgodził. Dobra, no to zaczynamy. Jeszcze jakby ktoś nie ogarniał, o co chodzi, bądź nie oglądał poprzedniego odcinka, to co będzie mi pisała jakaś randomowa osoba, będę wysyłał Willbotowi. I to co mi odpisze Willbot, będę wysyłał tej osobie. Trafiła nam się bardzo rozmowna teraz osoba, KM. No dobra, Will jest mężczyzną, no to dobra, jesteśmy mężczyzną. A ty kim jesteś? Czy jesteś kobietą? Lat. Dobra, zapytajmy Willa, ile mamy lat. To jest już lekcja maty... Nie, Will! No i pierwsza osoba, papa, prawdopodobnie kobieta, skoro jeszcze się nie rozłączyła, więc papa! I co zrobiłeś, Will? No co zrobiłeś? Tak, patrzę się na ciebie. Williamie, być albo nie być. Być... Nie, no dobra, jesteśmy mężczyzną. Odpowiedzmy szczerze. Tak jak... O! Mamy kobietę. Lat i imię. No dobrze, no to zapytajmy Williama. Lat i imię. Dziękuję, a powiesz jakie... Ja pierdolę. Williamie! Dziękuję, a powiesz jakie ty masz. No i co ona na to odpowie? Czy ja piszę teraz z normalną osobą? Czy trafił mi się popierdolec? Biedna dziewczyna. Paula 18. No dobra. Ona... Miło mi. Co słychać? Ty, Williamie. O, tutaj taki już zaczynasz być... fikuśny. Ho, ho, ho. William. Raczej 18 to dla ciebie troszkę za młoda kobieta. Ale... Nie można być wybrednym. Paula chyba nas olewa. Paula! Paula! Odpowiedz mi, kurwa. Spierdalaj. Dobra, kolejna osoba. Nie, Paula nam nie odpisywała. Za długo. Jestem mężczyzną. A ty prawdopodobnie też jesteś mężczyzną i się rozłączysz. Lat. Dajmy na to, że 19, no. Niech już będzie. Podam swój wiek, bo tutaj Williamek się troszeczkę już gubi. Tak, William? No, ja wiem, że ty się uśmiechasz. 17, no dobrze. No dobrze, no domyśliłem się, że jesteś kobietą, no skoro jeszcze się nie rozłączyłaś, no to raczej jesteś kobietą. Okej, co słychać? Tutaj już dotąd doprowadziłem tę rozmowę. Od tego momentu, Williamie, przyjmujesz pałeczkę. Dobrze? I co, już na co słychać mi nie odpisujesz, tak? A nie, obcy pisze. Co, pewnie paznokietki sobie maluję, tutaj wybieram ciuszki, a to... A? Suka. Dłużej pisz. Biografię swoją, kurwa, piszesz. No nic, właśnie wracam ze szkoły. No to super zajęcie. Nie masz co robić, tylko w drodze powrotnej ze szkoły włączasz sobie sześć obcego. Jesteś kobietą czy dziewczyną? Williamie? No ale raczej po takim pytaniu nie może się rozłączyć. Nie. Nie. Ale teraz ją pocisnąłeś. Ajajajajajajaj. To nie skończy się dobrze. Obcy rozłączony. Nie, ona się wkurzy. Ona się wkurzy i wyjdzie teraz. No raczej. Fajnie. I co, i wyjdzie? Nie wychodź. Co fajnie, pytałem czy jesteś kim... Nie. Dlaczego takie... Nie możesz normalnie, sympatycznie z kimś porozmawiać, to nie?
To musisz tylko... Sorry, nie do ciebie to miało być. What? M. No to ja jestem kobietą teraz. 17. No to ja mam 19. Skąd? Zapytajmy Williama, skąd jesteśmy. Skąd? No dobra, skąd jesteś? Skąd znasz Paulinę Kostrz? Williamie, dlaczego nie chcesz powiedzieć, skąd jesteś? Tak wymijająco odpowiadasz, nieładnie. Ktoś cię pyta, no to lepiej odpowiedz. Obcy się prawdopodobnie szuka, tylko... Masz snapa? Mam. Zabawimy się? Nie! Szkoda. Szkoda, że nie jesteś... What? Dobra, Williamie, odpowiem to, co ty teraz napisałeś. Szkoda, że nie jesteś chłopakiem. Prawdopodobnie odpiszę, że jest. No właśnie. Jestem... Czy musisz tak napierdalać tymi emotkami? Mogę cię trochę powyzywać. Może on lubi takie... igraszki. Haha. Haha. Co... Na snapie owszem. Ja pierdolę. A wsadziłbyś sobie palca w dupę. Dla mnie? Szkoda. To nie podam w takim razie. Kurwa, to by było mocne, ale nie mam snapa. Dobra, okej, okay, co? CO?! Ludzie... Tu się jebnicie. Tu się kurwa jebnicie. On... Dla snapa jakiejś dziewczyny... Wsadzi sobie palca w dupę. Mężczyzna lat 19. Ja też mam 19. Williamie? Williamie. Teraz twoja kolej. Tak? Nie zawiedź mnie. Ja sobie troszeczkę popisałem, teraz twoja kolej. Skąd? Ja pierdzielę, oni są, oni... Tu są, tu są! Tu się jebnicie wszyscy. Przestraszył się. Hej, szukam K z wygoloną. Hej, jestem K z wygoloną. Ale jebie śledziem. Nie przeszkadza ci. Co? Spokojnie. No odpisz mi. Odpisz. Odpisz. Odpisz mi. Coś ty. No to ci minkę kurwa odpiszę, masz. No napisz mi coś i dam teraz Williamowi. Czemu tak sądzisz, że jebie? Bo jestem mądra i się uczę. Dobrze, William. Jak chcesz, mogę ci nasikać do buta. Ja pierdzielę. Nie. To będzie chore, jak on odpowie, że tak. Nie trzeba. Zaczyna się chyba irytować tutaj powoli nasz kolega. Trzeba. Nie mogę. Dobra, i kolego, koleżanko, jestem kobietą, a ty zamykasz dzisiejszy odcinek. Imię, lat, proszę. Z tym proszę on prawdopodobnie teraz fapie. No dobrze, no to, Williamie, wyręczę cię. Teraz ja sobie z nim popiszę. No bo to jest ostatnia osoba, no to zobaczymy. Angelika. Bo tak, 19. A ty ile masz w faperze? Miło mi Marek 22.
Skąd jesteś? Proszę! Kurwa, co ty z tym? Proszę! 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 Skąd ty być? Kali jeść, kali pić! Łódź! Nie wiem czemu, ostatnio na live też ciągle gadałem, że jestem z Łodzi. Nie wiem czemu. Masz chłopaka? Mam. Mam chłopaka. On to też czyta. Nie. W pracy jest. Williamie, zaraz odpiszesz na coś. No bo widzę, że też chcesz udzielać się. Widzę, że też chcesz. To co teraz odpiszę, to dam tobie, dobrze? Tylko nie spierdol całej rozmowy. A czemu? Czemu się wstydzisz? Tak, odpiszemy, żeby... A co chcesz? Williamie... On miał dobrze zamknąć ten odcinek. Nie, nie, nie... Owcy rozłączony! Shemail, kurwa! Shemail! A to by było straszne. Tutaj tak fajnie z dziewczyną, ho 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 ho, tutaj rączka, tutaj ten, a tu kutas. I klopsik. Twoje. Twoje, ale nie moje. Mareczku, a co ty na to, żebyśmy do ciebie teraz zadzwonili? No nie wiem. Musiałabym z tobą najpierw chociaż przez telefon pogadać. No, pięknie sformułowane zdanie. I co ty na to odpowiesz? Czy wpadniesz w mesidła? Niczym mucha do pajęczyny pająka. Chcesz numer mój ty? Chcę. Jasne, że chcę. I tak nie krzycz. W szkole też tak krzyczysz? Do koleżanek? Czy w szkole też tak do koleżanek krzyczysz? ...22 lata i szkołę skończyłeś? To co, rowy kopiesz? No ja tylko stwierdzam fakty. Się. Dobra, moi drodzy, troszeczkę sobie z tym osobnikiem pogadałem, ale to będzie na kolejnym filmiku, a więc zostawcie w chuj łapek w górę pod tym odcinkiem i wrzucę po prostu oddzielnie rozmowę z nim. Myślę, że warto.